Cześć, dzień dobry, Błona Sera. Jedziemy dzisiaj do Wrocławia z mym lubym na małe rendezvous, shopping oraz zjeść coś dobrego. Ostatnio na Instagramie widziałam parę nowych miejsc, wartych zobaczenia właśnie we Wrocławiu. I gdzie nas dzisiaj poniesie, zobaczycie sami. Zapraszam. Będąc we Wrocławiu, koniecznie spróbujcie jazdy tramwajem bądź też autobusem. Ja uwielbiam, dużo ciekawych rzeczy tu się dzieje. Naprawdę niezapomniane akcje. No i co, jedziemy na rynek. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie jeździć. Problem każdej kobiety. Czy torebka mała, czy duża, wiecznie nie ma w niej miejsca, a jak chce się coś znaleźć, to nie można. Ale to nic, zaraz to ogarnę. Jedna z nowych restauracji tutaj we Wrocławiu właśnie znajduje się przed nami. Idziemy sprawdzić. Na Instagramie wyglądało to apetycznie. Zobaczymy, czy są wolne miejsca. Powiem Wam, menu wygląda naprawdę ciekawie. Nie widziałam wrocławskiej restauracji, nie widziałam ciekawego. Zastanawiam się między burgerem a daniem głównym, kurczak imbirowy. I naprawdę pół kurczaka w marynacie cytrynowej, czerwone curry, pieczone ziemniaki, orient, mizeria. Ja ogólnie lubię poznawać nowe smaki, próbować różnych rzeczy, więc może zdecyduję się na to. A do picia, to wiadomo, też coś pysznego. Jest lato, jest gorąco, a mają tutaj koktajle, nalewki i różne takie ciekawe, musujące artefakty. Właśnie przyszła nasza przystawka, a tak serio, są to nalewki własnej tutaj roboty o niestandardowych smakach. Posłuchajcie tego, chleb z boczkiem, chrzan z miodem, czy też milk oolong z jaśminem. Nie mam pojęcia, co to jest, brzmi super, a jaśmin uwielbiam, herbatę jaśminiową zwłaszcza. Dlatego zestaw degustacyjny, trzeba spróbować wszystkiego w życiu. Czas zacząć degustację. Ale mam mieszane uczucia. Ej, naprawdę smakuje jak ćwikła, tylko bez buraka. Nie wiem, ile to mam procentów tego. Spróbujmy jeszcze raz. Czuć, że jest mocna, ale smaczna. I naprawdę jestem w szoku, że z chrzanu można zrobić nalewkę. Jestem tak bardzo nieświadoma jeszcze życia. Okej, dobra, spróbuj teraz ten. Kolejny, który spróbuję. O, wzmocnione witbery. Truskaweczka wjeżdża. Bardzo pyszne. To jest dobre. No właśnie. Ciekawostka. Przyszły do nas talerze, są ameliniowe, tego się nie pomaluje. No i co, nasza kochana pani Magda Gessler nie zrobiłaby tu kuchennych rewolucji, ponieważ nie mogłaby ich popić. Ciekawostka ode mnie dla Was. Dziękujemy. Dziękujemy też, nie? O, sezon na szparagi trwa, więc co, trzeba spróbować. Zamówiliśmy szparagi małosolne, ogórki jadą. Sprawdźmy, jak to będzie. Super. Polecanko wjeżdża. Ale śmieszne. W ogóle nie podobam na to, żeby zrobić marynowane szparagi. No. Oczywiście zapomniałam o tym, że mam białą sukienkę. Mam nadzieję, że się nic nie stanie, ale znając moje szczęście, na koniec dania ubrudzę się. Nic, zobaczycie, czy tak się właśnie stanie. Brak akceptacji. Trzeba iść na kuchnię. Later. Ciekawe miejsce tutaj we Wrocławiu. Jest kawiarnia, gdzie można w towarzystwie słodkich kotków wypić kawkę. Polecam serdecznie. Warto zwiedzić. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale Wrocław znany jest właśnie z krasnali. Jak byliśmy w Warszawie,
u Agaty. Spotkaliśmy jednego ze słonecznikiem, co możecie zobaczyć w moim odcinku. Dajcie znać w komentarzach, gdzie znaleźliście krasnale. Są po całym Wrocławiu rozmieszczone, także możecie dać znać, gdzie znajdują się najciekawsze krasnale. Kolejną ciekawostką jest to, że tutaj na tych kamienicach jest jedno okno, które nie jest oknem. A może pamiątkowe zdjęcie? Niby mieszkałam we Wrocławiu, ale z Wrocławia mam bardzo mało zdjęć, naprawdę. Ja dzisiaj tu jestem kelnerką, obsługuję Państwa, proszę bardzo, zapraszam. Rabacik też będzie, proszę, proszę. Same witaminki. Idealny na dzisiejszy gorący dzień. My idziemy dalej w teren, a z Wami się już żegnam. Jeżeli dzisiejszy odcinek podobał Wam się, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się następnym razem.